chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Krzysztof Gonciarz. Śmiało można powiedzieć, że to dinozaur i legenda polskiego internetu, jeden z pionierów zajmujących się wrzucaniem filmów do sieci, na swój sposób na pewno człowiek sukcesu. Gdy jednak natkniemy się na memy dotyczące Gonciarza, to ciężko będzie zobaczyć jakiś pokazujący go w pozytywnym świetle. Jest on ukazywany jako najgorsza ciamajda, pantofel czy po prostu simp. Ale tak właściwie dlaczego i czy słusznie internet nakleił mu taką łatkę? W dzisiejszym odcinku przyjrzyjmy się bliżej postaci najsłynniejszego Polaka, który mieszkał w Japonii. Zapraszam. Bohater tego odcinka urodził się w 1985 roku w Krakowie. W mieście tym ukończył również studia na kierunku kulturoznawstwo. W tej dziedzinie zaczął realizować się już w wieku 20 lat, gdy związał się z portalem o grach gryonline.pl, gdzie pisywał recenzje i inne teksty związane z gierkami, jako Krzysztof Gonciarz, używając pseudonimu Krzysztof Gonciarz? Nie no, tak bardziej serio, to Krzysiek znany był wtedy jako Lord Areon. Ciężko odmówić tutaj porządnej pracy pisarskiej i wiedzy o branży gier. Portal gry online w połowie roku 2009 uruchomił internetową telewizję nazywającą się po prostu TV Gry. To znaczy, ekipa gier online sporadycznie już wcześniej nagrywała różnego rodzaju filmy, ale dopiero w roku 2009 ruszyło to już bardziej oficjalnie. Z całą pewnością ich znacie, do dziś jest to jeden z bardziej popularnych kanałów na YouTube poświęconym grom, gdzie codziennie wrzucają bardzo spoko filmy, a pomysły wymyśla im taka specjalna maszyna. Oj, trudne się wylosowało, kogo by tutaj... O, może ten chłopiec po prawej, o ty. No, ale co najważniejsze, to w początkowej ekipie TV Gry zaczął działać Krzysztof Gonciarz jako jeden z prezenterów. Pytanie, które się nasuwa wszystkim, wiesz, którzy się grami interesują, to na ile ty jesteś szczera w tym swoim, w tej swojej sympatii do Simsów? Wiesz co, ja przede wszystkim gram w grę od 10 lat, właściwie od 9. Jeśli wierzyć opisowi filmu, to ten materiał z roku 2007, jak Gonciarz napierdziela w Guitar Hero, jest jego oficjalnym debiutem przed kamerą. Ekipa jeździła wspólnie na imprezy branżowe czy targi gier, przeprowadzając wywiady z twórcami i producentami z różnych wydawnictw. Z czasem zadebiutowali na YouTube, a Gonciarz był tam jedną z ważniejszych postaci. Zresztą był on szefem całego TV Gry, więc można powiedzieć, że był tam najważniejszy. O Krzyśku zaczęło być jednak trochę głośniej na początku roku 2011, gdy zapowiedział, że wyda książkę o grach komputerowych na zasadzie, że wszyscy zawsze śmiali się z graczy, a to nieprawda, bo gry są super ekstra. Książka została zatytułowana jako Wybuchające beczki, a dzięki już wyrobionej pozycji w branży, to tytuł był promowany w sieci. Skąd taka nazwa? Bo w końcu w każdej grze są beczki, które wybuchają, prawda? Krzysztof dużo uwagi przyłożył do mówienia o postępach o swojej pracy. W związku z tym na YouTube rozpoczął serię Zapytaj Beczkę, która pierwotnie była po prostu takim typowym Q&A, gdzie Gonciarz odpowiadał na pytania widzów w komentarzach. Z czasem jednak Zapytaj Beczkę stało się programem rozrywkowym, gdzie Krzysztof całkowicie odszedł od tematyki swojej książki, jak i gier komputerowych w ogóle i rozpoczął budowę swojej influencerskiej marki. W lipcu 2011 roku pojawiła się również chyba pierwsza internetowa drama z Gonciarzem w roli głównej, ponieważ Wonziu, znany celebryta streamerski, nagrał film mówiąc, że ta jego książka wcale nie jest taka super. Co myślę o tej książce? Okej, już ją zabieram. Dlaczego to jest tak może niepopularne? Dlaczego tego tak pełno? I tutaj mamy krytyków i to jest straszne rozczarowanie, bo nie ma konkretnych recenzji. Wszystkie są takie, no, tam jest coś dobrego. I to jest taki mechanizm, który nazywam kolesiostwem. To jest związane z tym, na przykład, że ja też znam dobrze Krzyśka, współpracowaliśmy meczkę kupić, a ja jej nie polecam, mi się strasznie nie podobała. To mnie nie kupuje. A książka jest kwintesencją tego myślenia, że gry to jest jakiś Mesjasz, Jezus nowy. Najgorsze jest to, że recenzje o tym nie mówią, w sensie to są wszystko koledzy. No wiadomo jak z kolegami, nie? Że kolega pisze książkę, więc głupio być takim hamem i powiedzieć, że to jest złe. Ja tutaj wyroku nie wydam, bo nigdy Wybuchających beczek nie czytałem, ale opinia Wązia na pewno była inna od wielu osób, które po prostu mocno wazelinowały szefowi TV Gry. Jak już mówiłem, program Zapytaj Beczkę mocno spopularyzował postać Gonciarza. Wykreował on również swoje alter ego, jak Gimbus albo Krzysztof Kanciarz i cisnął sobie bekę z otaczającej go rzeczywistości. Będziesz oglądał Dragon Balla w telewizji w lipcu. Ja już widziałem wszystkie Dragon Balle, 4, ale będę oglądał jeszcze raz. Bo to jest najlepszy serial anim
jaki powstał. Dzięki swojej mocnej pozycji w styczniu 2012 roku został zaproszony do oficjalnej dyskusji z ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem w sprawie ustawy ACTA. Autorów w poszanowaniu dzieł i w poszanowaniu praw autorskich. I myślę, że może to jest coś, o czym teraz często się nie myśli, na zasadzie, że może edukacja powinna w pewnym stopniu zahaczyć o ten temat, ponieważ w dzisiejszym świecie mamy podział na ludzi sprzed internetu, z całym szacunkiem, i ludzi internetu. W tym samym roku zakończył współpracę z gry online i praktycznie porzucił temat tej rozrywki. Mniej więcej od tego momentu Gonciarz zaczął być youtuberem podróżniczym. Naturalnie wciąż nagrywał Zapytaj Beczkę, ale jednocześnie jeździł po świecie, prezentując filmy na niespotykanym wcześniej na YouTube poziomie. Jednak wraz z coraz większym profesjonalizmem w tworzeniu swoich materiałów, Gonciarz stawał się coraz bardziej zadufany w sobie, chociaż z drugiej strony zdecydowanie miał ku temu powód, będąc topką ówczesnego YouTube'a. W 2014 roku przeprowadził się na stałe do Tokio, gdzie razem z poznaną wtedy partnerką, to znaczy jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że są razem, Kasią Mieciński założyli firmę zajmującą się tworzeniem filmów. Para z początku nie mówiła jasno, że są razem, pozując raczej na partnerów biznesowych. Ze względu na noszenie podobnych okularów, Kasia została nazwana bratem bliźniakiem Gonciarza i pojawiło się porównywanie ich do braci Golec. Jednak myślę, że to rok 2015 był przełomowy, jeśli chodzi o początek złego odbierania Krzysztofa w internecie. Wziął on wtedy udział w kampanii społecznej sprzeciwiającej się mowie nienawiści, gdzie uznał, że wyzywanie w internecie innych od różnych określeń, których na YouTube nie mogę powiedzieć, jest złe, a to już wystarczyło, żeby uznać go za złego lewaka, który zakazuje wolności słowa. Z kontekstu pytania wnoszę, że tu mamy prawdziwego samca alfa, który to napisał. Testosteron tryskał ci z majtek, jak to pisałeś. Ale spokojnie, upokorzyłeś ich, napisałeś komentarz pod Zapytaj Beczkę, który obraża homoseksualistów. Jesteś cool. I mimo, że Gonciarz zawsze był na czasie, jeśli chodzi o memy, internetowe trendy, bo w sumie to on je często popularyzował, to jednak wraz z tym wszystkim szło coraz więcej przedstawiania swojego światopoglądu. I nie chodziło już o to, czy jego światopogląd jest dobry czy zły, ale był inny od rządzącego w internecie wtedy w okolicach 2015 roku, takiego mocno prawicowego, dlatego Krzysiek stawał się jednym z wrogów numer jeden dla kuców, którzy spamili internet dla Korwina. Inna krzywa akcja miała miejsce na początku roku 2016, kiedy to jego wspominany film o mowie nienawiści przegrał konkurs na vlog roku z jakąś reklamą, gdzie na filmie biegają małe dzieci. I niby jednak ciężko się nie zgodzić z Krzysztofem, bo faktycznie materiał, z którym przegrał, był słaby, natomiast pisanie publicznie takiego oburzenia sprowadziło na jego konkurentkę hejt części widzów Krzyśka. W roku 2016 Krzysztof jako pionier założył Patronite, gdzie udało mu się uzyskać wpłaty na poziomie ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie. Wtedy naturalnie spotkało się to również z mieszanymi reakcjami. Pamiętajmy, że ledwie 4 lata wcześniej za coś podobnego został zniszczony w internecie inny pionier, czyli Kamil Szajcht. Pod koniec roku 2016 Gonciarz zaliczył wpadkę, gdy rozpoczął sprzedaż własnych ubrań, jednak nie chodziło tu o zwykłe koszulki z nadrukiem, a o stworzenie jakiegoś, w sumie nie wiem czego, pseudo-elitarnego, prestiżowego sklepu z ubraniami. Tu akurat po Krzyśku pocisnęli również jego widzowie w kulturalny sposób, aż Gonciarz sam się ogarnął, że chyba coś spierdzielił. Zdziwionych premierą sklepu Neba, którą przygotowałem kilka dni temu. No i ta premiera odbyła się z bardzo dużą falą krytyki, do której muszę się ustosunkować. I od razu mówię przepraszam. Przepraszam w szczególności za to, że komunikacja tej premiery nie odbyła się poprawnie. Zjebaliśmy marketing. To moja odpowiedzialność, ja to zrobiłem źle. W okresie boomu patostreamerskiego w kwietniu 2017 Gonciarz wkurzał się również, że wszyscy mają w dupie jego wypad na Grenlandię, a wolą oglądać remont wesołej rodzinki Zwierzyńskich i to o tym piszą różnego rodzaju portale internetowe. Tu również należy pamiętać, że taki Daniel Magical był wtedy autentycznie lubiany na początku swojej działalności, dlatego atak Gonciarza na ówczesnego idola wykopu nie mógł się dobrze skończyć. Krzysztof w tamtym czasie organizował również bardzo udane spotkania ze swoimi fanami, bo naturalnie mimo masy krytycznych komentarzy na jego temat, to wciąż był on bardzo lubianą osobą, jednak coraz mocniej akcentował swoje lewicowe poglądy na świat. Poważny przełom nadszedł w połowie roku 2019, kiedy to ogłosił, że tak naprawdę byli z Kasią parą, bo do tej pory nigdy tego nie powiedzieli wprost, ale że w 2018 się rozstali i teraz łączą ich relacje biznesowe.
Tu akurat wskazówką mogłyby być łzawe Instastory Krzyśka, jakie wrzucił we wrześniu 2018. No i wszystko spoko. Niby nic nowego, sporo youtuberów robi podobne filmy o rozstaniach, bo takie materiały generują dobre wyświetlenia. Niestety ci, którzy dotychczas cisnęli bekę z Krzysztofa, doszukali się w tym tego, że decyzja o rozstaniu była raczej jednostronna. Głównie dlatego, że Gonciarz jeszcze często wspominał o Kasi, dzwonił do niej podczas nagrywania filmów, przez co nie dawał zapominać o tym swoim widzom. Spotkało się to stworzenie memu z cyklu Kasiu wróć, gdzie życie bohatera tego odcinka sprowadza się do płakania za swoją byłą dziewczyną. Kolejnym przełomem w odbieraniu Krzysztofa był rok 2020. Czasy koroniaka spowodowały problemy z podróżowaniem, kontent Gonciarza zaczął ograniczać się do zwykłego gadania przed kamerą. Przyznam, że ja Goncia przestałem oglądać jakoś w 2016, kilka razy spojrzałem tam, jakie vlogi wrzucał na początku epidemii, no i było kiepsko, bo często farmazonił różne rzeczy i opowiadał na przykład głównie to, że ma, nie wiem, branie u lasek. Opowiadał również o swoich lewicowych poglądach, również tych gospodarczych. No i niby spoko, każdy może mieć jakieś swoje poglądy, ale trochę zabawnie oglądało się gościa, który dzięki kapitalizmowi dorobił się porządnych pieniędzy, a jedną z większych w sumie zabawnych wpadek była afera z tym, jak zareklamował skarpetki z Amazona. Naturalnie nic z tym złego, ale może taką leciutką hipokryzją jest, jak kilka miesięcy wcześniej, będąc ubranym w markowe ciuchy, ciśnie się po łysym z Amazona i mówi się o złym traktowaniu ichniejszych pracowników. Zmienić pieluchę, tak jak pracownicy Amazona, którzy muszą zapierdalać teraz w magazynach. W zeszłym roku ktoś wyliczył, że Jeff Bezos ma tyle pieniędzy, że mógłby kupić mieszkanie dla wszystkich bezdomnych w Ameryce i wydać chyba 1/3 swojego majątku. To jest błąd w systemie! Do tego w drugiej połowie 2020 zaangażował się w ruchy feministyczne oraz proaborcyjne, czym naturalnie naraził się przeciwnikom tych ruchów, co również wywołało napięcia. Wykorzystano wtedy wobec Gonciarza klasyczne już memy o tym, że jest pantoflem i simpem i że w ogóle Kasiu wróć. To z kolei zbiegło się z tworzeniem prostej gierki Cuckold Simulator, gdzie antygonciarzowe grupki na fejsie oraz Wykop zagadywali do twórcy gry, żeby dodał tam Gonciarza jako postać poboczną. No i okazało się, że faktycznie tak zrobili. Ja pierdolę! Co jest to? Moja dziewczyna, Kasia, ona... Ona wyjechała na wakacje. I nie odpowiada na telefony. Ale cały czas wrzuca jakieś zdjęcia i foty, tak? Gdzieś z jakimś gorącym Brazylijczykiem. W sumie to też trochę zabawne, że Krzyśka głównie atakuje się memami o Kasi i czadach, niezależnie od tego, co on sam mówi. Pod koniec kwietnia 2021 Gonciarz został zaproszony do Hyde Parku przez Krzysztofa Stanowskiego. Jak dobrze wiemy, to Stanowski póki nie przeprowadza wywiadu z kimś, kto umawia się na strzyżenie 711 razy, to naprawdę potrafi dobrze poprowadzić gadkę. Ich rozmowa była dziwna, bo Gonciarz w sumie niechętnie opowiadał o swoich poglądach, tych lewicowych. Okazuje się, że tak naprawdę, no, nie wspierał feministek, a co to ten cały BLM, to nawet nie ma pojęcia. Dosyć dziwnie się to oglądało. Śmiało. Krzysiek, jak to jest mieć duże powodzenie u kobiet? O, dziękuję, że o to pytasz, bo tego wątku akurat tutaj pytałem. Nie mieliśmy. Proszę? Ja Stanowskiego pytałem. A, okej. Okay. Nice. Bardzo dobrze. Obecnie Krzysztof naturalnie wciąż tworzy filmy i działa prężnie w internecie, ale coraz dziwniej obserwuje się to, co wrzuca. Niedawno chociażby opublikował na Instagramie, jak ćwiczy jogę na golasa. Powiedziałbym, w sumie jak mu się to podoba, to... To ch**y z nimi! Co kraj to obyczaj. Podsumowując, Krzysztof Gonciarz to na pewno jedna z ważniejszych postaci w polskim internecie. Człowiek, który prowadził i w sumie wciąż prowadzi bardzo ciekawe życie, jednakże przez swoje zachowanie, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat, spotyka się z kontrowersyjnym odbiorem. A wy co sądzicie o starym, dobrym Gonciu? Oglądaliście jego filmy? A może wciąż go obserwujecie? Dajcie znać w komentarzach. Do widzenia. Państwu. Tak, Krzysztof Gonciarz, widzimy, jest durniem i powinien się... Wstydzić.
Thank you.